No i witam serdecznie, Master Su 15 z tej strony w 20 już 5 odcinku Zagrajmy w Dark Souls. Moi drodzy, ostatnio przebyliśmy całe miasto pochłonięte przez tą zarazę otchłani. No i teraz zdaje się ruszamy do już najczarniejszych komnat i pieczar. No w zasadzie to bardziej pieczar tutejszych, by odkryć wreszcie źródło tej całej zarazy. Przestwór otchłani, właśnie. Dobra, niech spierdala w sumie. Okej, tam jest czterech. Fajnie, że oni się świecą. Aktualnie ja chyba rezygnuję z tej latarni, bo ona nie jest taka istotna tutaj. W sumie, co widać, to widać. Nie jest tak najgorzej na świecie. Jak w tym grobowcu. Tam to już było przejebane. Okej, no chodź. Dobra. It's another one. To kurwa bolało. Szybkie są. No to się bardzo fortunnie złożyło, żeście tu tak przylagowali. Dobra. Zajobani. Jakiego żeście tu skarbu strzegli? Mroczny koral. Zawsze jest pora na lody koral, moi drodzy państwo. A w ogóle to przeczytajmy sobie tutaj duszę Artoriasa. Dusza rycerza Lorda Gwyna, Artoriasa, którego pochłonęła otchłań. Legenda, która głosi, że Artorias odparł otchłań, opowiada jedynie połowę historii. Wygląda na to, że został pokonany, lecz zachował honor dzięki nieznanemu bohaterowi, który jest prawdziwym zwycięzcą. Kto jest tym zwycięzcą? No nie wiem, no od razu mi się nasunęło w mej pysze, że my, gracz tutaj, no nie, ale wcale niekoniecznie. A może Wilk Sif? Aha, okej, okay. Czyli to było tak gwoli ścisłości po prostu takie... Takie o, żeby było, tak? No tak. No dobrze. No to standardowo, jak już to się zaczęło od połowy tej gry całej, to już się nie skończy, schodzimy jedynie w dół. Descent, moi drodzy państwo, descent. O Boże, to jest to miejsce. O Jezu, już w ogóle zapomniałem, kurwa, o tym przeciwniku, nie? Oni są chyba niepodatni na ataki, mam wrażenie. A, chyba że... Bo ja tu nic nie mam. To jest przestwór, przepraszam, otchłani. To oznacza, że Artorias popylał tu z tym pierścieniem. A to oznacza, że te mendy powinny być do zajebania w ten sposób. Aczkolwiek co to jest, nie wiem. Wygląda jak jakaś postać z jakiegoś komiksu i aktualnie strasznie mi się to podoba, muszę przyznać. O kurwa, znowu to gówno, no. Nie mogę, no. Dawaj ich tak, niby chyt, chociaż... Nie, wiecie co, tam nie? Gdzie jest to gówno? Tam jest. Ła! Okej, nie można się do nich zbliżać po prostu w takim razie. Okej,
Okej, okay, dobra, dobra. Rozumiem całą powagę tego przeciwnika w tym momencie. Trzeba stosować ataki. No takie w sumie też mogą być. Okej, okay, trzeba uważać. No nie, 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 niekoniecznie o to mi chodziło. Wow, dobra, spoko, na razie się nie tegesuj na nich. Nie koncentruj, zobaczmy co jest tu. O kurwa, no to bardzo sprawiedliwe to było, bardzo sprawiedliwe. The fuck is happening? Kim ty jesteś, kocie? Co to kurwa było? Ja już chciałem go zabić. Jak ta Alwina, no nie? Tylko że ona czarna była, to biały kot i w sumie on nas prowadzi. Czy to jest możliwe, że to jest ona, tylko jak jeszcze miała... To co, ona wyczarniała na przestrzeni tych lat wszystkich? A może to inny kot? Nie. Ała. Aktualnie ten przeciwnik jest... Bardzo mi się podoba te duszki. Dlaczego? Dlatego, bo są totalnie surrealistyczne. Właśnie dokładnie takich przeciwników spodziewałbym się po otchłani swojego rodzaju. O, przesadziłem. Ja też mam wrażenie, że one czasami się zachowują kurwa pasywnie. W ogóle mnie nie zaatakujesz? No, zaatakujesz. O Boże! Honos, kurwe synie. Miau. Okej, one są po prostu o wiele większe niż mi się wydawało i ja źle oceniam odległość. Dobra, ten jest trochę mniejszy. God damn it, no. Niby pasywnie działają, ale nie do końca. Za nich się dostaje w ogóle jakieś śmieszne ilości dusz. Ilości. Czyli mówisz tędy, kocie, tak? No dobrze. To pewnie znowu będzie jakiś zajebisty skrót. O, aktualnie chyba... O, Jezus Maria, jaka winda! Jak zapierdala, gościu, co jest? Jakby to nas w powietrze wyjebało. Jakby ona się zatrzymała normalnie. Okej, okay, to jest tutaj. No i to jest to. To jest to tworzenie właśnie lokacji From Software, które tak cenię. Dobra, wracamy. Niby mógłbym tam pójść po te 20 estusów, ale pierdolę. Damy radę. Chociaż czy był sens? Nie, no było. Poza tym nawet jak nie był, to wyjebane, przecież i tak można kliknąć ten drugi przycisk. Czekaj, czekaj. Co, i że to niby do Manusa już? Tu się skacze do niego? Ja nie wiem. To tak to wygląda, no jakby to był już koniec tej podróży de facto. A nie, no dobra, no tu... Ale tutaj byliśmy, czy nie? Nie, no dobra, tu nie byliśmy. Oh my god, naprawdę? To jest tu? Nie. Nie, to jest jakieś inne miejsce jeszcze. Człowieczeństwo, dobra. Mogę tu sobie zeskoczyć, co mi szkodzi. Tu można po czymś iść. Okej, okay, to jest tutaj, spoko. Czyli pierwotnie ta droga, którą mieliśmy iść. O kurwa, ja tego coś nie widzę. To jest jakiś miecz? Kamienny? Hm.
Tak czy inaczej wygląda to całkiem badasowsko. Przyspieszmy kroku. Słyszę jakiś narastający dźwięk. Tam jest pewnie do Manusa. No to... No dobra, wyeksplorujmy póki możemy. Dobra, 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 ty. Nie udawaj kurwa tutaj cwaniaka. Nie cwaniakuj, tylko chodź. Zawalczymy. Okej. Sztaba białego tytanitu. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Okej. No, niestety. Przedobrzyłem trochę. Kurwa. Czego wy strzeżecie? Duszy bohatera, no opłacało się. No dobra, to teraz pytanie, czy iść na tego Manusa. Tak. Nie no, raczej bez sensu, no chyba, że zobaczyć jakie miał ataki. No to tak, to nawet można. To chuj, jasne. Niech zgadnę, znowu nas jakaś łapa weźmie. No a jak? Już słyszę. Ty kurwa mendo. Dobra, no to przed nami główny boss tego dodatku i jeden z najtrudniejszych bossów w całej grze, z tego co rozumiem. Fakus. Ojciec odchłani. Wygląda jak taki zjeb z Wiedźmina 3. Pies? Chyba? No? No jak pies. Dobra, daj się trafić coś. Coś nie coś potrafi. Ale jakieś takie kurwa nieciekawe kombosy. Kurwa! Co ja bym dał, żeby ten człowiek leczył się dwa razy szybciej? Przeciąga skurwysyn ataki strasznie. No cóż, trudno. Przyjdziemy do niego lepiej wyposażeni z 20 estusami, to się zesru. A tak jeszcze będąc tutaj, to ja porozmawiam z tym typem, bo on w sumie nie zniknął. Oh, you have quite some nerve. Or are you just thick? Fine then. What is it that you need? Nie skomentuję, ty nie jesteś Chester w takim razie? Did you really slay Night Arthur? Na jak? I'd heard the Abyss found him first, but even still, that's absolutely treacherous. Yes, magnificently so. Czego rżysz? Believe it or not, Ulysseal has brought the Abyss upon itself, fooled by that toothy serpent. They upturned the grave of primal man and incited his ornery wrath. What could they have been thinking? But to you and I, it's all ancient history. You have to ask yourself, does it really matter? Śmieszne. Well, you've quite the nerve. I've had enough of you. No dobrze. To czyli jakiś inny Chester nas zaatakował, nie wiem już kurwa. I'll be seeing you if you survive your travels. Dobra, whatever.
Ale bardzo mnie zaciekawiło to z tym... Czekaj, to gdzie? Dokąd było? A, no już wiem. Jeszcze do góry. Bardzo mnie zaciekawiło to z tym wyszczerzonym wężem. Kogo wam to przypomina? No przecież tego ogóra całego, prawda? Przecież on się chciał... On się tam mianował starodawnym właśnie wężem jakimś tam. Dla szybkości, prawda? A, no tak, no w sumie niepotrzebnie teraz państwu to pokazuję, bo to jest znowu backtracking, żeby nazbierać 20 estusów, żeby sobie na GG Easy pójść na tego manusa całego. I także tak, także widzimy się za chwilkę. Siema, tam jest boss ogólnie, jak chcecie to możecie czarnymi bombami tam rzucać, to go scheatować i w ten sposób go pokonacie, nie? Dobra, to co możemy pominąć w sumie? Taki damage to mi możesz walić, mordesko. To zero absolutne z tych absolutnych zer. Ojej! Wogonek, kurwa! Pojęcia kurwa nie mam, co się dzieje, ok? Pojęcia kurwa właśnie nie mam, co się odpierdala w tej grze. I kurwa, jakoś przestaje mnie to wszystko bawić. Może być, może być. Dobra, ok. Kurwa, robię przewrót, ja pierdolę. Dobra, teraz dealujmy damage z nim troszkę. Dealujmy damage, proszę bardzo. Kurwa, nauczmy się w pizdu trochę tych ataków. Dobra, czy... Okej, no se pierdolni tym. Się człowieku. O kurwa. No i niestety. Się kurwa nie uda, no. Blisko jest, ale się kurwa nie uda. Dobra, pozwolisz, że będziesz atakował wtedy, kiedy ja ci będę kazał, kurwa, a nie wtedy, kiedy ty uznasz to za stosowne, dobrze? Moja postacio, dziękuję. Dobra, kończ się, kurwa, mendo jebana. Nie wiem, 10, 11, ale dobra. Teraz tak, odsunę troszeczkę mikrofon, mogę być głośno. Miyazaki, nie przyjeżdżaj, kurwa, do Polski, bo za tego bossa i za tego jedynego kombosa nie przyjeżdżaj, kurwa, nigdy do Polski, do Warszawy. I jak cię tu, kurwa, spotkam, to cię stfele. Dziękuję. To ja chciałem powiedzieć. O Jezu, jeszcze tą pizdę tu wyruchało. No, 10 raz to był. To był około 10 raz. Za tego jednego kombosa on ma taki wpierdol, człowieku. Taki ma wpierdol po prostu. Dusza manusa. Dusza manusa, ojca otchłani. Ta niezwykła dusza jest wielką, splątaną masą człowieczeństwa. Starożytny manus z pewnością był niegdyś człowiekiem. Stał się jednak ojcem otchłani po tym, jak jego człowieczeństwo oszalało w odwiecznym poszukiwaniu drogocennego, pękniętego wisiorka. Niech zgadnę. No może nie tego, ale było coś takiego. Dobra, to czekaj. Nie, 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 spożytkujemy tego cfela, to nic po nim nie zostanie, nawet dusza, kurwa. Dawaj, 18 tysięcy, ale mało. Jeszcze mamy jakąś duszę? Dobra, ludzie, ja jestem wykończony, ja już kurwa kończę odcinek teraz, nie? Ja już kurwa kończę odcinek, bo... To kurwa dłużej nie jest śmieszne. No, off screen oczywiście minęła godzina z hakiem od ostatniej walki z nim.
Dobra, zobaczymy. Na level to nie wiem, czy nas będzie stać. W sensie na dwa. Nie wiem, czy na dwa nas będzie stać. No nie będzie. No to dobra, to jeszcze se tą duszę Arturiasa pierdolniemy. Chciałem ją na potem, ale... Ale ciu. To czytaliśmy, no nie? A, to czytaliśmy. 16 tysięcy, no też nie mało, też nie mało, dobra. Nowy poziom. I co, jedziemy w wytrzymałość jeszcze? Czy może w zwinność? Ja bym kurwa jeszcze w zwinność poleciał, słuchaj tam. I dobra, teraz muszę podejść do tej cipy. Gdzie jesteś? Sukwo, tam jesteś, dobra. Co, ja mogę rozmawiać z to? Okay. No. Tak, coś jeszcze? Dobra. Spierdalaj już. Mercy kill, yo, yo, mercy kill, I'm sorry, mercy kill. Uratowaliśmy Przeszliśmy przez 7 kurwa kręgów piekielnych, żeby ją uratować. Zajebaliśmy ją. Prawdziwy Sigma Male Grindset, mordeczko to jest. Teleportacja. To jest dobre pytanie, gdzie? Wiecie co? No myślę, że... Parafia Orasil, po prostu. Orasil, no tak. Dobrze powiedziałem. Dobra. I teraz tak, pytanie, czy jakieś nowe linie dialogowe się zrobiły? Kurwa, co to tam jest? A, no tak, to jest ta, to jest ta, dobra. Tutaj grób Arturiasa powstał, czy coś takiego, ona chyba mu go sporządziła. Are you human? I forgive you. I am here to pay respects to a dear friend. Please, allow me a moment alone. No dobra, to nara. O, jedyne ciało, które kurwa nie znika w całej grze, to tego właśnie mośka. Nie wiem, może Arturias miał taki specjalny miecz, że jak kogoś nim zabił, to ta postać nie jakby jej ciało nie ginęło, nie? Ugh, dobra, ty coś powiesz? Oh, you. You have quite some nerve. Or are you just thick? Fine then. What is it that you need? No nie wiem, to jeszcze pomyślałem. I've had an... Dobra, to spierdalaj. Aktualnie kupimy trochę strzał. Trochę więcej niż trochę. No tak, tyle wystarczy. I'll be seeing you if you survive your travels. Oczywiście. Dobra, to może teraz już będę mógł z kolei znowu z nią porozmawiać. No bo nie chce mi się. Chociaż w sumie ognisko niby niedaleko. No zobaczymy, co teraz powie, nie? Are you human? I am pleased. No. Mogę cię tu zapierdolić. Mogę cię tu zapierdolić. Tak patrzę, czy nie mamy żadnego klucza do tej tam takiej wieży. Chyba nie mamy. Do tej drugiej takiej wystającej strony. What the fuck was ten dźwięk? Dobra, no to jest jeden tam z tych mobów na dole. Dobra, co powiesz teraz? Are you human? No tylko tyle. Dobra, to cię zapierdałam. No a jak? Dawaj kurwa, pokaż na co cię stać, sukwo. Mogę cię tu zapierdolić. Mogę cię tu zapierdolić. Okej, teraz standardowo spróbujemy. Ja też jestem agile, kurwa. Co ty sobie myślisz?
No ale powiem państwu, że dużo życia, dużo życia. A nie, nie, nie. Ale jak? Jak to możliwe? Wy ludzie, ojej. Ej, ona coś jeszcze powiedziała. Chyba how dare you, czy coś takiego? To nie było przetłumaczone. Ona coś jeszcze powiedziała. Ciemno-srebrna smuga, złota smuga i tam porcelanowa maska i tak dalej. To była nadworna kurwa tego Artoriasa, jak coś, ona tam, wiecie, co tam były różne. Dobra, przepraszam, jestem jeszcze zdenerwowany po Manusie, stąd te odzywki takie, już się uspokajam, przepraszam. Aktualnie to sobie możemy sprawdzić. Zbroja Leroya, paladyna katakumb. Dawno temu Biała Droga powołała pierwszego nieumarłego paladyna w złotej zbroi. Dzierżąc legendarny oręż, dar i sanctus, Leroy wyruszył do Lordran, krainy bogów, z pierwszą misją nieumarłych Białej Drogi. No, skończyło się to dla niego tak, że wszedł nam w paradę i został załadowany w dupsko. To samo i to samo, dobra. Z kolei to. Maska Ciara, nostrza władcy, jednej z czterech rycerzy Gwyna. Ogólnie został już tylko jeden rycerz, którego zabijać ogólnie nie będę, jest zbyt fajny. Hełm Cyklopa posiadały wszystkie ostrza władcy, ale Ciaran pragnęła zdobyć tę miękką, porcelanową maskę jako wyróżnienie za honor. Maskę zdobią włosy o barwie kości słoniowej. Taką szatę nosiły wszystkie ostrza władcy. Te śmiertelnie niebezpieczne kobiety zwinnie przechodzą między warstwami mroku, zastawiając w powietrzu złote smugi i siejąc grozę w umysłach. No przynajmniej dopóki nie zostaną załadowane przez Claymora. Takie rękawice, takie przepaski, dobrze. Aktualnie jeszcze chciałbym bronię zobaczyć. O, to jest to. Ciemno-srebrny sztylet używany przez Ciaran, ostrze Lorda, jedną z czterech, tam bla. Najpierw ofiara zostaje rozproszona oślepiającymi błyskami złotej smugi, a potem przebita zatrutym ostrzem tego sztyletu. No to się zgadza, to tak to mniej więcej wyglądało. A to jest drugie? Nie, to gdzie to było, to drugie? To, złota smuga. Zakrzywiony miecz, to samo. Ciaran wymachuje swym mieczem w hipnotycznym tańcu, przecinając mrok złowieszczymi złotymi smugami. To prawda, ale jej to nie uratowało. Dobra, to jeszcze tylko idziemy sobie zobaczyć. Idziemy sobie zobaczyć, cholera jasna. Czy już możemy pójść do tego typa? Który sobie tutaj ostrzy coś. Właśnie w tej wieży. Nie no, tu jest cały czas zamknięte, gościu. Czy ja mogłem coś przeoczyć? Czegoś nie podnieść? Kurde, nie wydaje mi się. Panie Nekronie, jeżeli pan może, to proszę o radę, bo rzeczywiście nie wiem. Co mogłem przeoczyć? Może coś przeoczyłem rzeczywiście. A tak naprawdę w tym dodatku jedyne co nam zostało jeszcze to smok, na którego możemy pójść już nawet teraz, tylko że my go raczej nie zrobimy. On jest chyba w ogóle niezabijalny, bo on tam zionie i tyle w temacie, nie? Tak to zapamiętałem przynajmniej, że on jest nie do zajebania, dopóki nie otworzymy drzwi do tego typa, on nam pomoże go zajebać, tak jakby. Więc jako, że mamy iść na smoka, już tylko to nam zostało, no to cholera jasna. Co to tu leży, kurwa? A co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Jakby... Nie wiem. Aktualnie to, co mi przywiodło na myśl, to jedno z zakończeń Bloodborne'a. Kto wie, ten wie, bo powiedzmy, że strukturalnie to wygląda podobnie. Znaczy i tak i nie, i tak i nie. No dobra, One Way Oranżada to kończymy. Słuchajcie, tam panie Nekronie dopomóż. I no, i widzimy się w kolejnych odcinkach, bo aktualnie zostały nam już tylko dwa bossy w grze, więc zakładam, że prawdopodobnie...
Jeden, dwa odcinki max do zakończenia Dark Souls. Także tak. Dobra, moi drodzy. Trzymajcie się, do zobaczyska, Master Soul. Do Państwa szprechał, widzimy się. Yo!